Aus dem zweiten Buch Mose, aus Kapitel 3, zunächst Vers 7 und Vers 8. Druga Księga Mojżeszowa z trzeciego rozdziału, 7 i 8 wiersz. Druga Księga Mojżeszowa z trzeciego rozdziału. Trzeci rozdział, 7 i 8 wiersz. Rzekł jeszcze Pan: Napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie i słyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy jego. Znam cierpienia jego. Wstąpiłem przeto, by go wyrwać z mocy Egiptu i wyprowadzić go z tego kraju do ziemi żyznej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód. Dotąd. Wir wollen gleich noch einige Stellen dazu lesen. Do tego jeszcze za chwilę przeczytamy inne miejsca. Am Anfang dieses Buches, 2. Mose, da sehen wir die Menschen aus dem Volk Israel in Ägypten in der Knechtschaft. Na początku drugiej Księgi Mojżeszowej oglądamy ludzi z ludu izraelskiego znajdujących się w niewoli. Sie müssen einen harten Sklavendienst ausüben und sind im Elend unter dem Druck des Pharao. Musieli wykonywać bardzo trudną pracę niewolniczą i znajdowali się pod stałym naciskiem faraona. Am Ende dieses Buches sehen wir sie als das Volk Gottes und Gott zieht ein, um in der Mitte seines Volkes zu wohnen. Pod koniec tej księgi oglądamy ten naród jako już lud Boży, w pośród którego Bóg przemieszcza się, aby wśród nich zamieszkać. Sie haben dieses Zelt gebaut nach der Anweisung Gottes und die Wolke der Herrlichkeit zieht ein in dieses Zelt. Oni zbudowali namiot zgromadzenia według wskazówek Bożych i ten obłok pański napełnił ten namiot i stanął nad tym namiotem. Was für ein Wechsel, Sklaven in Ägypten und Volk, in dem Gott wohnt. Jakaż wielka zmiana od niewolników w Egipcie aż do narodu, pośród którego zamieszkał Bóg. Dazwischen finden wir in 2. Mose 12 das Passa. A w środku, pomiędzy tymi zdarzeniami, oglądamy 12 rozdział, w którym opisana jest Pascha. Wir finden in Kapitel 14 den Durchzug durch das Rote Meer. W 14 rozdziale oglądamy przejście przez Morze Czerwone. Und wir finden in Kapitel 25, wie Mose auf dem Berg das Muster dieser Wohnung, dieses Zeltes der Zusammenkunft empfängt. I w 25 rozdziale oglądamy, jak Mojżesz otrzymuje na górze wzorzec tego namiotu zgromadzenia. In dem Passa wird uns gezeigt, dass es Verschonung vom Gericht gibt. W tym baranku paschalnym pokazane jest, że może być również darowana ochrona przed sądem. Der Engel des Herrn, der zog durch Ägypten und musste Gericht üben. Ten anioł pański przechodził przez kraj egipski i musiał dokonywać sądu. Aber es gab einen Weg, auf dem es Verschonung von diesem Gericht gab. Ale była taka droga, na której można było otrzymać ochronę przed tym sądem. Wer den Anordnungen Gottes Folge leistete und dieses Passalam genommen und geschlachtet hatte, kto posłuchał wskazówek Bożych i wziął tego baranka paschalnego i zabił go owego wieczoru. Wer von dem Blut an die Türpfosten und an die Oberschwelle gestrichen hatte, kto pomazał krwią tego baranka nad proże i obdwie futryny do domu swojego und sich in diesem Haus aufhielt, i przebywał tej nocy w tym domu, der erlebte Verschonung vom Gericht. Ten mógł doświadczyć ochrony przed sądem. Dann sehen wir in 2. Mose 14 in dem Durchzug durch das Rote Meer die Befreiung. A w 14 rozdziale tej drugiej Księgi Mojżeszowej, oglądając te przejście przez Morze Czerwone, oglądamy właśnie wyzwolenie tego narodu. Pharao zog hinter dem Volk her, das ausgezogen war aus Ägypten. Faraon zaczął gonić ten
Faraon zaczął gonić ten naród, który wyszedł dopiero co z Egiptu. Er wollte sie zurückholen nach Ägypten. On chciał ich z powrotem sprowadzić do Egiptu. Aber dann zieht dieses Volk trockenen Fußes durch das Rote Meer. Ale ten naród przeszedł suchą stopą przez morze. Der Pharao mit seinen Kriegsmächten zieht hinterher. A Faraon ze swoją armią też wszedł w miejsce, gdzie było morze. Und er kommt mit seinen Kriegsheeren in den Fluten des Roten Meeres. I tam on zginął razem ze swoją armią w falach tego Morza Czerwonego. So steht dieses Volk am anderen Ufer und ist gerettet, ist befreit. I tak widzimy, jak ten naród stanął na drugim brzegu tego morza i jest uratowany, jest wyzwolony. Die Macht des Pharaos ist gebrochen, ist zu Ende gekommen. Ta moc tego Faraona została złamana i ona się zakończyła dla nich. Und dann singt dieses Volk das Lied der Erlösung. I ten naród zaśpiewał tą pieśń odkupienia. Und dann zeigt Gott ihnen, dass inmitten dieses erlösten Volkes wohnen möchte. I Bóg pokazuje im, że on w pośrodku tego odkupionego narodu chce zamieszkać. Das, was uns da im zweiten Buch Mose gezeigt wird, das ist auch wahr für jeden Menschen, der ohne Gott in dieser Welt lebt. To, co tutaj jest w tej drugiej księdze Mojżeszowej pokazane, to jest prawdziwe w stosunku do każdego człowieka, który żyje w tym świecie. Er lebt unter der Knechtschaft Satans. Żyjąc w tym świecie, żyje w niewoli szatana. Er lebt in dieser Welt und da ist der Fürst dieser Welt, der Teufel, der ihn unterdrückt und in Knechtschaft hält. On żyje w tym świecie, który jest pod panowaniem szatana, który uciska każdego ze swoich niewolników. Aber es gibt einen Weg der Befreiung. Ale jest droga wyzwolenia z tego. So wie es damals in Israel eine Möglichkeit der Rettung gab. I tak jak w tamtym czasie była tylko jedna droga wyzwolenia dla Izraela. So gibt es auch heute einen Weg zum Heil. Tak też i dzisiaj jest tylko jedna droga prowadząca do zbawienia. Und das ist der Herr Jesus. A tą drogą jest Pan Jezus. Von dem der Apostel Paulus schreibt, unser Passa Christus ist geschlachtet. O którym apostoł Paweł pisze, że nasz baranek paschalny Chrystus został zabity. Dadurch, dass der Herr Jesus am Kreuz gestorben ist, gibt es für uns Verschonung vom Gericht. Dlatego, że Pan Jezus zmarł na krzyżu, dla nas może być darowana ochrona przed sądem. Gott muss die Sünde richten. Gdyż Bóg musi osądzić grzech. Und Gott lässt nicht mal so fünf gerade sein oder drückt ein Auge zu oder lässt die Sünde einfach so dahin gehen. I Bóg nie przymknie oka na choćby jeden grzech albo nie przepuści choćby jednego grzechu. Aber er hat einen Stellvertreter gegeben. Ale Bóg darował nam zastępcę. Und deshalb, weil der Herr Jesus als unser Stellvertreter ins Gericht gegangen ist, gibt es Verschonung. I dlatego, że Pan Jezus stał się naszym zastępcą, tam przed tym sądem, dlatego my możemy mieć teraz ochronę i ratunek. Als der Herr Jesus mit seinen Jüngern auf dem Obersaal war, in dieser Nacht, bevor er, in der er überliefert wurde, gdy Pan Jezus był w tej górnej sali razem ze swoimi uczniami, w ten wieczór przed tym zdarzeniem, że został wydany ludowi izraelskiemu, da sagt er, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passa mit euch zu essen. Wtedy on powiedział, bardzo pragnąłem, tęskniłem za tym, aby tego baranka paschalnego razem z wami spożywać. Aber wenige Worte später, wenige Stunden später, da gibt er ihnen etwas Neues. A niewiele godzin później on daje im coś nowego. Da gibt er ihnen dieses Brot mit den Worten, dies ist mein Leib, der für euch ist. I on daruje im chleb, podając go, mówi, to jest ciało moje, które za was jest wydane. Auch da finden wir wieder den Gedanken der Stellvertretung. Również i w tym zawarta jest myśl tego zastępstwa. Und weil an unserer Stelle ins Gericht gegangen ist, gibt es jetzt Verschonung. A ponieważ on w naszym miejscu stanął w sądzie,
To dlatego my możemy być przed nim ochronieni. Wer dieses Werk vom Kreuz, wer dieses Werk vom Kreuz im Glauben annimmt, kto to dzieło na krzyżu przyjmie teraz dla siebie osobiście we wierze. Wer sagt, ja, ich glaube, dass Herr Jesus dort am Kreuz, da starbst du für mich. I powiesz, że tak, Panie Jezu, ja wiem, że Ty tam na krzyżu zmarłeś za mnie. Der erfährt Verschonung vom Gericht. Ten doświadczy tej ochrony przed sądem. Also ist jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. A więc nie ma żadnego już potępienia dla wszystkich tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Aber dann lernen wir auch weiter, was das Bild des Roten Meeres bedeutet. Ale też i możemy dalej nauczyć się, co to oznacza ten obraz, ten wzorzec Morza Czerwonego. Auch das Rote Meer ist ein Bild des Todes des Herrn Jesus. Również i Morze Czerwone jest obrazem śmierci Pana Jezusa. Und wer an ihn glaubt, der geht gleichsam hindurch durch das Rote Meer. I kto w niego wierzy, to też przechodzi przez śmierć do życia, tak jak przez te Morze Czerwone. Aber ohne dass seine Füße in Berührung kommen mit dem Wasser. Ale oczywiście bez zmoczenia jego stóp przez wodę. Wir dürfen verstehen und verwirklichen, Christus ist für uns gestorben und wir sind mit ihm gestorben. My możemy to rozumieć i możemy tego doświadczyć, że Chrystus dla nas zmarł i my razem z nim zmarliśmy. Er ist gestorben und hat uns befreit. On zmarł i on nas wyzwolił. Er hat uns Befreiung geschenkt von der Macht des Teufels. On darował nam wyzwolenie z mocy diabła. Er hat uns Befreiung geschenkt von der Macht der Sünde. On darował nam wyzwolenie z mocy grzechu. Und so dürfen auch wir ein glückliches und dankbares Lied der Erlösung singen. I my też możemy teraz zaśpiewać tą wspaniałą pieśń dziękczynienia i odkupienia. Ich möchte diese Frage stellen: Ist noch jemand hier, der den Herrn Jesus so noch nicht angenommen hat? Chciałbym to pytanie postawić: Czy jeszcze na tej sali jest ktoś taki, który w ten sposób nie poznał Pana Jezusa? Angenommen als den, der am Kreuz für dich persönlich gestorben ist. Jako tego, który dla ciebie osobiście zmarł na krzyżu. Der dort deinen Platz eingenommen hat. Ten, który twoje miejsce zajął na krzyżu. Wer ihn so annimmt, der kommt nicht mehr ins Gericht. Kto w ten sposób go przyjmie, ten nie wejdzie w sąd. Aber wer ihn ablehnt, ale kto go odrzuci, der wird gerichtet. Ten będzie sądzony. Ich möchte gerne jetzt anhand dieser Stelle und einiger weiteren zeigen, wozu Gott sein Volk aus Ägypten herausgeführt hat. Na podstawie tego miejsca i kilku innych następnych chciałbym pokazać, po co Bóg wyzwolił swój naród z Egiptu. Und wir bringen das jeweils in Verbindung mit der Frage, wozu hat Gott uns gerettet aus Ägypten und befreit von der Macht des Teufels. I to jednocześnie możemy też i połączyć z tym pytaniem, po co i nas Bóg wyzwolił z grzechu i ze świata. Zuerst haben wir gelesen, dass der Herr zu Mose spricht: Gesehen habe ich das Elend meines Volkes. Najpierw przeczytaliśmy w tym siódmym wierszu: Napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie. Er hat gesehen. On widział. Er hat das Schreien gehört. I on słyszał krzyk ich. Und er kennt seine Schmerzen. I on zna jego bóle. Wir denken vielleicht an den barmherzigen Samariter. Pomyślmy sobie teraz o tym miłosiernym Samarytanie. Er sah den, der unter die Räuber gefallen war. On widział tego, który wpadł pomiędzy zbójców. Er trat hinzu. On podszedł do niego. Er war innerlich bewegt. On wzruszył się wewnętrznie. Und dann hilft er. I wtedy pomaga. So kam der Herr Jesus als der hohe Fremdling. I tak Pan Jezus też przyszedł jako ten wspaniały obcy przybysz. Er hat uns gesehen in unserem Sündenelend. On nas widział w naszej nędzy grzechów. Und es hat ihn bewegt. I wzruszyło go to. Und dann hat er sich auf unsere
Stufe gestellt, unseren Platz eingenommen, um uns zu retten. I wtedy on stanął, na tym samym poziomie co my, zajął nasze miejsce, aby nas wyzwolić ze sądu. Gesehen, gehört, gekannt. Tu czytaliśmy w 7 wierszu: napatrzyłem się, słyszałem i znam cierpienia jego. Wir machen noch eine Anwendung an der Stelle. I jeszcze raz co do tego miejsca, inne zastosowanie. Vielleicht ist jemand hier, der auch sich elend fühlt. Może i teraz jest w tej sali ktoś, kto czuje się bardzo ubogi, nędzny. Und wir meinen jetzt nicht elend aufgrund der Sünde, sondern aufgrund irgendeiner Not. Ale mam tu na myśli, że ktoś jest w tym ucisku nie z powodu grzechu, ale z powodu jakiejś biedy, jakiegoś problemu. Wir haben das gesungen, bei uns ist Not und Zagen. My śpiewaliśmy w pierwszej zwrotce naszej pieśni, że to po naszej stronie jest bieda i wzdychanie. Dann sei gewiss, er sieht dich in deiner Not. To bądź pewny tego, on widzi ciebie w tej biedzie. Er hört dein Schreien. On słyszy twoje wołanie. Und er kennt deinen Schmerz. I on zna twój ból. Nun zu der Frage, wozu hat Gott sein Volk herausgerettet aus Ägypten? I teraz przejdźmy do tego pytania, po co Bóg wyzwolił swój naród z Egiptu? Den ersten Punkt haben wir hier in Vers 8 gelesen. Pierwszy punkt czytaliśmy już tutaj w wierszu 8. Um sie hinauszuführen in ein gutes und geräumiges Land. Aby wprowadzić go do tej ziemi dobrej i rozległej. Er möchte dieses Volk bringen nach Kanaan. On chciał ten naród wprowadzić do Kanaanu. Er hat sie gerettet aus Ägypten und wir haben gesehen, es ist ein Bild der Welt, wo der Satan, der Fürst der Welt, regiert. On ich wyzwolił z Egiptu, a o tym już wspomnieliśmy, że Egipt jest obrazem na świat, gdzie szatan rządzi tym światem. Und er möchte sie bringen nach Kanaan und das ist ein Bild der himmlischen Örter, wo wir heute gesegnet sind mit geistlichen Segnungen. I Bóg chce wprowadzić do Kanaanu, który jest obrazem tych dzisiejszych niebiańskich miejsc, gdzie będziemy błogosławieni przez Niego. Gott hat dieses Land seinem Volk geschenkt. Bóg podarował swojemu narodowi ten kraj. Und er hat gesagt, nehmt es in Besitz. I powiedział do nich, obejmijcie go w posiadanie. Jeden Platz, auf den ihr euren Fuß setzt, der soll euch gehören. Każde miejsce, na którym postawicie swoją stopę, będzie należał do was. Ihr dürft ihn besitzen und den Genuss dieses Landes erleben. Wy możecie go posiąść i będziecie mogli korzystać z dobra tego kraju. Wir sind heute gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern. My dzisiaj jesteśmy ubogosławieni wszelkim duchowym błogosławieństwem w tych niebiańskich miejscach. Gott hat uns in Christus alles geschenkt. Bóg nam w Chrystusie wszystko podarował. Es gehört dir. I to wszystko należy do ciebie. Und jetzt ruft Gott sozusagen, nimm es in Besitz. I teraz można powiedzieć, Bóg woła do ciebie, weź to tylko w posiadanie. Lies in der Bibel, damit du verstehst, was dieser Geist, was diese geistlichen Segnungen beinhalten. Czytaj o tym w Biblii, abyś zrozumiał, co te duchowe błogosławieństwa dla ciebie oznaczają. Versuche es mit Gottes Hilfe zu verstehen, damit du es genießen und Freude daran haben kannst. Spróbuj to z mocą Bożą zrozumieć, abyś mógł z tego korzystać i cieszyć się z tego. Und dann danke Gott für das, was er dir geschenkt hat. A następnie dziękuj Bogu za to wszystko, co on tobie podarował. Gott führt also erstens sein Volk hinaus, um ihnen ein herrliches Land mit reichem Segen zu geben. A więc Bóg wyprowadza swój naród po to, aby darować im wspaniały kraj ze wspaniałymi błogosławieństwami. Einen zweiten Punkt finden wir in unserem Kapitel in Vers 12. A drugi punkt znajdujemy zapisany w naszym rozdziale w 12 wierszu. Und wir lesen dazu auch noch Vers 18. I w wierszu 18.
Druga Księga Mojżeszowa, 3:12. Będę z tobą, a to będzie dla ciebie znakiem, że ja cię posłałem. Gdy wyprowadzisz lud z Egiptu, służyć będziecie Bogu na tej górze. Wiersz 18. A gdy usłuchają głosu Twego, wtedy pójdziesz Ty i starsi Izraela do króla egipskiego i powiecie mu: Pan, Bóg Hebrajczyków, objawił się nam. Chcemy więc odbyć 3-dniową wędrówkę na pustynię, aby złożyć ofiarę Panu Bogu naszemu. Da macht Gott deutlich, dass er sein Volk herausführt aus Ägypten, damit sie ihm dienen. Te wiersze nam dobitnie pokazują, że on chce wyprowadzić swój naród z Egiptu po to, aby ten naród jemu służył. Sein Volk soll Gott, soll ihm dienen. Jego naród powinien Bogu, powinien jemu służyć. Wir denken an Stellen aus dem Neuen Testament. I teraz możemy pomyśleć o takich miejscach z Nowego Testamentu. Da schreibt der Apostel Paulus in Römer 12, dass wir unsere Leiber darstellen als ein Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, was unser vernünftiger Dienst ist. I czytamy zapisane słowa przez apostoła Pawła w Rzymian do 12, w 12 rozdziale, abyśmy ciała nasze stawiali Bogu do dyspozycji, co jest tą duchową służbą naszą. Unser ganzes Leben, unser ganzes Sein unserem Gott zur Verfügung stellen. Całe nasze życie, całe nasze jesteństwo oddać Bogu do dyspozycji. Vielleicht denken wir auch an das, was der was Jakobus schreibt. A może pomyślmy też i o tym, co pisze Jakub w swoim liście. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst ist. Czystą i nieskalaną służbą Bogu jest. Witwen und Waisen in ihrer Drangsal besuchen. Odwiedzać wdowy i sieroty w ich ucisku. Und sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. A siebie samego zachować niesplamionym od świata. Aber dann haben wir in Vers 18 auch gelesen, worin im Besonderen dieser Dienst bestand. Ale w 18 wierszu czytaliśmy, czym szczególnym charakteryzowała się ta służba dla Boga. Lass uns doch 3 Tage reisen weit in die Wüste ziehen, damit wir dem Herrn, unserem Gott, opfern. Chcemy więc odbyć 3-dniową wędrówkę na pustynię, aby złożyć ofiarę Panu Bogu naszemu. 3 Tage reisen mussten sie ziehen. A więc musieli najpierw wyruszyć w 3-dniową wędrówkę. Wir verstehen das für uns, verstehen und verwirklichen mit Christus gestorben und auferweckt sein. My to rozumiemy dla siebie samych, że bywamy z Chrystusem zmartwychwstałymi i wzbudzonymi. Und als solche, die angenehm gemacht sind in dem geliebten Gott nahen dürfen. I jako tacy, którzy zostaliśmy uczynieni przyjemnymi, możemy przybliżać się do Boga, Gott Opferdienst darbringen. Aby przynosić Bogu ofiary nasze. Petrus schreibt davon, dass wir ein heiliges Priestertum sind, um geistliche Schlachtopfer zu bringen. A Piotr pisze o tym, że jesteśmy duchowym kapłaństwem, aby zanosić duchowe ofiary rzeźne. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt es: Durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. A pisarz listu do Hebrajczyków pisze: Przez niego chcielibyśmy składać Bogu stale ofiary chwały ust naszych. Hat Gott uns nicht eine wunderbare Aufgabe gegeben? Czyż Bóg nie darował nam cudowne zadanie? Dass wir mit dem Herrn Jesus, seinem geliebten Sohn, beschäftigt sein dürfen. Abyśmy byli zajęci Panem Jezusem, Jego umiłowanym Synem. Und dass wir ihn, unserem Gott und Vater, bringen dürfen. I abyśmy właśnie Jego mogli przynosić naszemu Bogu i Ojcu. Hast du einmal gemerkt, wie reich das dein Leben macht? Czy już kiedyś zauważyłeś, jak bardzo to może ubogacić Twoje życie? Wie dich das ausfüllt? Jak Cię będzie to mogło w pełni napełnić? Den Herrn Jesus anzuschauen und mit ihm beschäftigt zu sein. Aby spoglądać na Pana Jezusa i nim się zajmować. Herrliche Aufgabe, die wir haben als solche, die herausgerettet sind aus dieser Welt. Jest to wspaniałe zadanie dla wszystkich tych, którzy są
wyrwani i uratowani z tego świata. Möchte einen weiteren Punkt zeigen aus Kapitel 5. Chciałbym następny punkt pokazać, który jest opisany w 5. rozdziale. Kapitel 5, Vers 1. Pierwszy wiersz. Vers 1. Pierwszy wiersz. Potem Mojżesz i Aaron przyszli do Faraona i rzekli: Tak mówi Pan Bóg Izraela, wypuść mój lud, aby obchodził święto ku mojej czci na pustyni. Da sehen wir, dass sie herausgeführt sind, um dem Herrn ein Fest zu halten in der Wüste. Widzimy tutaj, że oni mają być wyprowadzeni z tego Egiptu, aby obchodzić Panu swojemu Bogu święto na pustyni. Später in 3. Mose 23 und in 5. Mose 16 erklärt Gott mehr zu diesen Festen. Później w 3. Księdze Mojżeszowej, 23. rozdział i w 5. Księdze Mojżeszowej, w 16. rozdziale Bóg podaje więcej szczegółów dotyczących tych świąt. Da zeigt er, dass er bestimmte Zeiten festgesetzt hat, an dem sein Volk vor ihm erscheinen soll. I tam czytamy o tym, że Bóg postanowił określone czasy, w których to jego naród ma stawić się przed nim. Wo sie Gemeinschaft haben sollen mit ihm und untereinander. W którym to czasie mamy mieć społeczność z nim, ale również między sobą, nawzajem. Und wo sie sich freuen sollen in dem Herrn. I w tym czasie też i mają się cieszyć w Panu. Auch dazu hat Gott uns herausgerettet aus dieser Welt. Również i w tym celu Bóg nas wyratował z tego świata. Dass wir glückliche Gemeinschaft haben dürfen mit unserem Gott und Vater. Abyśmy żyli w szczęśliwej społeczności z naszym Bogiem i Ojcem. Glückliche Gemeinschaft mit unserem Heiland und Herr. Szczęśliwa społeczność z naszym Zbawicielem i Panem. Und auch glückliche Gemeinschaft untereinander. Ale również też i szczęśliwa społeczność pomiędzy nami. Und Freude in dieser Gemeinschaft. I radość z tej społeczności. Möchte erinnern an Lukas 15. Chciałbym przypomnieć Ewangelię Łukasza 15 rozdział. Da erzählte Herr Jesus dieses Gleichnis in drei Teilen. I tam widzimy, jak Pan Jezus opowiada swoje podobieństwo podzielone na trzy części. Das verlorene Schaf, die verlorene Münze, der verlorene Sohn. I tam mówi o tej zagubionej owcy, o tej zgubionej monecie i o tym marnotrawnym synu. Da kommt dieser jüngere Sohn, der weggegangen war von dem Vater, zurück. Tam czytamy o tym, że ten młodszy syn, który odszedł od ojca, wraca do niego. Der Vater nimmt ihn auf. I ojciec przyjmuje go. Vater, ich habe gesündigt. I mówi: Ojcze, ja zgrzeszyłem. Gegen den Himmel und vor dir. Przeciwko niebu i przed tobą. Der Vater vergibt. I ojciec przebacza. Er bekleidet ihn. On przyodziewa go. Er gibt ihm einen Ring. I wkłada na dłoń jego pierścień. Und sie feiern ein Fest. I zaczęli obchodzić czy świętować święto. Sie sind fröhlich. I wielce się cieszyli, radowali. Dann kommt der ältere Sohn. I wtedy przychodzi ten starszy syn. Mir hast du nie ein Böcklein gegeben. I skarży się: nigdy nie darowałeś mi nawet koziołka. Damit ich mit meinen Freunden fröhlich sei. Abym ja mógł cieszyć się z moimi przyjaciółmi. Das ist das Kennzeichen dieser Welt. To jest właśnie znak charakteryzujący ten świat. Der Versuch fröhlich zu sein, aber ohne Gott. Ten świat próbuje cieszyć się, ale bez Boga. Ich und ich mit meinen Freunden. Ja i moi przyjaciele. Aber Gott, den brauchen wir nicht. Ale Boga, tego nie potrzebujemy. Fröhlich sein ohne Gott. Być radosnym bez Boga? Das fing an bei Kain. O, to rozpoczęło się już od Kaina. Er ging weg vom Angesicht des Herrn. On odszedł od oblicza Pańskiego. Und dann versucht er sich mit seinen Nachkommen das Leben ohne Gott so angenehm wie möglich zu machen. I wtedy próbuje swoje życie bez Boga i w oddaleniu od Boga uczynić na ile to możliwe jak najbardziej przyjemnym. Eine Stadt, jedno miasto, Besitz, Zelte, Herden, i posiadłości, i namioty, i trzody, Beruf, i zawód wykonywany, Musik, i twórca muzyki. Alles wollten sie haben, nur wszystko ohne to Gott. Chcieli posiadać, ale bez Boga.
Aber Gott möchte, dass wir fröhlich sind in Gemeinschaft mit ihm. Ale Bóg chce, abyśmy się radowali w społeczności z nim. Und dazu hat er uns eben herausgerettet aus der Welt. I w tym celu on właśnie nas wyratował z tego świata. Er hat uns weggenommen von da, wo man fröhlich sein will ohne Gott. On nas wyrwał stamtąd, gdzie próbują ludzie być radosnymi, ale bez Boga. Aber nicht ohne uns etwas Besseres zu geben. Ale nie, nie bez tego, aby nie darował nam czegoś lepszego. Bessere Freude in Gemeinschaft mit Gott. To jest lepsza radość w tej społeczności z Bogiem. In Kapitel 6 finden wir einen weiteren Punkt. Kapitel 6, Vers 7. A w szóstym rozdziale, wierszu siódmym, znajdujemy zapisany następny punkt. I przyjmę was za swój lud i będę wam Bogiem i poznacie, żem ja, Pan, Bogiem waszym, który was uwalnia od ciężarów nałożonych przez Egipcjan. Gott führt sein Volk aus Ägypten, damit sie ihn erkennen. Bóg wyprowadza swój naród z Egiptu, aby poznali Boga. Damit sie erkennen, dass der Herr ihr Gott ist. Aby poznali, że On, Pan, jest ich Bogiem. Gott hat sich offenbart in seinem Sohn. Bóg objawił się w swoim Synu. Hat sich uns genaht, als wir verloren waren. On skłonił się i przybliżył do nas wtedy, gdy jeszcze byliśmy zgubionymi. Und möchte uns herausretten. I on chce nas wyratować. Und uns seine ganze Größe und Herrlichkeit zeigen. I swoją całą wielkość i wspaniałość pokazać. Und immer wenn Gott sich offenbart, dann offenbart sich in seinem Sohn. I zawsze gdy Bóg się objawia, to objawia się w swoim Synu. Und so dürfen wir die Herrlichkeit Gottes anschauen im Angesicht Christi. I tak możemy tą chwałę Bożą oglądać w obliczu Chrystusowym. Dürfen als solche, die herausgerettet sind aus der Welt, diese Herrlichkeit anschauen. I jako tacy, którzy są wyrwani z tego świata, możemy tą chwałę oglądać. Noch viel mehr als damals Israel. I to o wiele bardziej i więcej niż w owych czasach Izrael. Mose, dessen Angesicht strahlte, musste eine Decke auf sein Gesicht legen. Mojżesz, którego oblicze promieniowało, musiał zakładać zasłonę na swoją twarz. Israel konnte es nicht ertragen, den Glanz seines Angesichts zu sehen. A Izrael nie mógł znieść tego połysku jego oblicza. Aber wir dürfen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit Gottes anschauen im Angesicht Christi. Ale my możemy z odkrytą twarzą oglądać chwałę Bożą w obliczu Chrystusowym. Das, was Gott hier als Absicht erklärt, wozu sein Volk herausführt aus Ägypten. To jest właśnie wyjaśniony przez Boga zamiar, dlaczego On swój naród chce wyprowadzić z Egiptu. Das wird einmal wahr werden in der Zeit des tausendjährigen Reiches. To kiedyś stanie się rzeczywistością w tym tysiącletnim królestwie. Wenn dieser neue Bund mit Israel geschlossen wird. Wtedy, gdy to nowe przymierze zostanie zawarte z Izraelem. Da ist es ein Kennzeichen dieses neuen Bundes in Hebräer 8, Vers 11. I tam w Hebrajczyków 8, 11 wiersz oglądamy ten nowy związek, to nowe przymierze. Und sie werden nicht jeder seinen Mitbürger und jeder seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn alle werden mich erkennen, vom Kleinen bis zum Großen unter ihnen. List do Hebrajczyków, 8 rozdział, 11 wiersz. I nikt nie będzie uczył swego ziomka, ani też swego brata, mówiąc, poznaj Pana, bo wszyscy mnie znać będą, od najmniejszego aż do największego z nich. Wie viel mehr darf das, was Israel in dieser Zeit des neuen Bundes genießen wird, heute schon unsere Freude sein? O ile więcej właśnie może być już to dzisiaj naszą radością niż to, co mógł w tamtych czasach przeżywać Izrael. Darf ich dich einmal fragen, wann hast du das letzte Mal dankbar etwas von der Schönheit des Herrn Jesus, deines Herrn und Heilandes, neu entdeckt? Czy wolno mi postawić Tobie osobiste pytanie,
Kiedy ostatnio odkryłeś następną wspaniałość w osobie Pana Jezusa, Twojego Pana i Zbawcy? Nicht, dass es neue Offenbarung gibt, aber dass es wieder neu und frisch und lebendig für dich geworden ist. To nie chodzi o to, żeby były dane nowe objawienia, ale to chodzi o to, kiedy On stał się po raz ostatni dla ciebie nowym, świeżym, na nowo odkrytym w jednej ze swoich wspaniałych cech. Lesen noch zwei Punkte aus Kapitel 19. O jeszcze dwóch punktach przeczytajmy z 19 rozdziału drugiej Księgi Mojżeszowej. Vers 4 bis 6. Od 4 do 6 wiersza. Druga Mojżeszowa, 19 rozdział. Od 4 do 6 wiersza. Wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie. A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim. In Vers 4 sehen wir, dass Gott sein Volk trägt auf Adlers Flügeln. W wierszu 4 oglądamy, że Bóg nosi swój naród na tych skrzydłach orlich. Wenn er sie aus Ägypten herausführt, dann überlässt er sie nicht sich selbst. Gdy On wyzwolił ich z Egiptu, to nie zostawił ich samych sobie. Er führt sie heraus, um sie dann zu tragen auf seinen starken Armen. On ich wyzwolił po to, aby też ich dalej nieść na swoich mocnych ramionach. So wie der Adler seine Jungen trägt auf seinen starken Schwingen. Tak jak też i orzeł nosi swoje młode na swoich mocnych skrzydłach. Hast du das nicht auch schon erlebt, dass dein Gott dich getragen hat? Czy jeszcze tego nigdy nie doświadczyłeś, że Bóg ciebie niósł na swoich mocnych ramionach? Gestern Abend haben wir darüber nachgedacht, dass wir hier in unserem Leben manchmal Fragen haben. Wozu? Warum? Wczoraj wieczorem słyszeliśmy o tym, że możemy mieć w swoim życiu pytania, dlaczego i po co. Wir haben gesehen, dass wir die Antwort auf jede Frage vor dem Richterstuhl des Christus bekommen werden. My widzieliśmy również i to, że odpowiedź na każde pytanie znajdziemy przed tą stolicą sędziowską Chrystusową. Vielleicht bleibt hier in diesem Leben noch eine Frage offen. Może się zdarzyć, że tutaj w tym życiu nie otrzymasz na któreś z pytań odpowiedzi. Aber auch wenn diese Fragen vielleicht offen bleiben, eins dürfen wir erleben. Ale nawet jeżeli twoje pytania pozostaną bez odpowiedzi, to możesz jednego doświadczyć. Gott wird uns tragen. Że Bóg będzie nas niósł. Er wird uns hindurch tragen durch die Not. On nas przeniesie przez biedę. Er wird dafür sorgen, dass wir nicht zu Boden fallen. On już o to się będzie starał, abyśmy nie upadli. Er wird nicht immer die Not wegnehmen. On nie zawsze usunie tą biedę. Aber er wird uns Kraft geben, in dieser Not nicht zu fallen. Ale On daruje nam siłę, abyśmy w tej biedzie nie upadli. Dann finden wir in Vers 5 einen sechsten Punkt. Gott führt sein Volk heraus aus Ägypten, damit sie ihm gehorsam sind. I w wierszu 5 znajdujemy opisany 6 punkt. Bóg wyprowadza swój naród po to, aby oni byli mu posłuszni. Hier im zweiten Buch Mose in Kapitel 19, da haben wir eine spezielle Reihenfolge. Tutaj w drugiej Księdze Mojżeszowej, w tym 19 rozdziale, mamy szczególnego rodzaju kolejność. Da sagt Gott, wenn ihr gehorcht, wenn ihr auf meine Stimme hört, dann sollt ihr mir eine heilige Nation sein. Tutaj Bóg mówi, jeżeli będziecie mi posłuszni, jeżeli będziecie mnie słuchać, wtedy będziecie moim świętym narodem. Zuerst der Gehorsam und dann die Verheißung. Najpierw posłuszeństwo, a następnie obietnica. Der Apostel Petrus greift diesen Vers auf in seinem ersten Brief. Apostoł Paweł również nawiązuje do tego wiersza w swoim pierwszym liście.
Przepraszam, Piotr. Er sagt in 1. Petrus 2, Vers 9. On mówi w pierwszym liście Piotra, w drugim rozdziale, w 9. wierszu. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, 9. wiersz. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim, kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał. Hier ist die Reihenfolge andersrum. Tutaj ta kolejność podana jest odwrotnie. In der Zeit, in der wir leben, dürfen wir wissen, Gott hat etwas aus uns gemacht. W tym czasie, w którym my teraz żyjemy, możemy wiedzieć o tym, że Bóg z nas uczynił kogoś. Wir sind eine heilige Nation. Kto jest świętym narodem. Er hat uns Leben geschenkt. On podarował nam życie. Und weil wir es sind und weil wir Leben haben, deshalb gehorchen wir unserem Gott. A ponieważ jesteśmy tym narodem i ponieważ On darował nam nowe życie, to dlatego my teraz jesteśmy posłuszni Bogu. Die Reihenfolge ist andersherum, aber Gott sucht Gehorsam. Tutaj wprawdzie kolejność jest odwrotna, ale Bóg szuka posłuszeństwa. Dann möchte ich einen letzten Punkt zeigen aus Kapitel 25. I ostatni punkt chciałbym wymienić z 25 rozdziału 2 Mojżeszowej. Kapitel 25, Vers 8 und 9. 25 rozdział, 8 i 9 wiersz. I wystawią mi świątynię, abym zamieszkał pośród nich, dokładnie według wzoru przybytku i wzoru wszystkich jego sprzętów, które ci pokażę, tak wykonacie. Gott hat sein Volk auch herausgeführt, damit sie ihm ein Heiligtum bauen. Bóg również wyprowadził swój naród po to, aby oni mu zbudowali świątynię. Er hat sie herausgeführt, weil er in ihrer Mitte wohnen möchte. On ich wyprowadził dlatego, że on chciał zamieszkać pośrodku nich. Und auch heute wohnt Gott auf dieser Erde. Również i dzisiaj Bóg mieszka na tej ziemi. Er wohnt in jedem einzelnen Gläubigen persönlich. On mieszka w każdym z osobna wierzącym. Aber er wohnt auch in den Gläubigen als Gesamtheit in der Versammlung. Ale on również i mieszka w całym ogóle, we wszystkich wierzących, którzy tworzą zgromadzenie. Und Gott möchte gerne, i Bóg tak bardzo chciałby, dass wir diese Wahrheit von dem Wohnen Gottes auf der Erde kennen und verwirklichen. Abyśmy tą prawdę o tym zamieszkiwaniu Boga na tej ziemi znali i również urzeczywistniali. Er möchte gerne, dass hier auf dieser Erde etwas zu sehen ist von Haus Gottes. On tak bardzo chciałby, aby na tej ziemi było coś widoczne z domu Bożego. Und wo wird etwas sichtbar davon? A gdzie coś takiego może być widoczne? Es wird sichtbar da, wo Glaubende auf der Grundlage des Wortes Gottes zusammenkommen. To jest urzeczywistniane tam, gdzie wierzący zgromadzają się na podstawie Słowa Bożego. Auch dazu hat Gott uns hier auf dieser Erde gelassen. Również i w tym celu Bóg nas na tej ziemi zostawił. Auch dazu hat uns herausgerettet aus der Welt. I również w tym celu On nas wyratował z tego świata. Vielleicht haben wir etwas gemerkt, wie reich wir geworden sind in dem Herrn Jesus. Może zauważyliśmy właśnie, jak bardzo zostaliśmy ubogaceni w Panu Jezusie. Wenn Gott uns herausführt, herausrettet aus der Welt, dann macht uns unendlich reich. Jeżeli Bóg nas ratuje z tego świata, to On czyni nas nieskończenie wielce bogatymi. Er überschüttet uns mit geistlichen Segnungen. On obsypuje nas tymi duchowymi błogosławieństwami. Er gibt uns eine Aufgabe, einen Dienst. On daje nam również i nasze zadanie w naszej służbie. Er stellt uns in eine Gemeinschaft, in der wir glücklich und froh sein dürfen. On stawia nas również w społeczności, w której możemy być szczęśliwi i radośni.
Er trägt uns. On niesie nas. Er sucht Gehorsam bei uns. On poszukuje posłuszeństwa u nas. Und er möchte gerne, dass wir die Wahrheit über das Haus Gottes ausleben und verwirklichen. I on tak bardzo chciałby, abyśmy tą prawdę dotyczącą Domu Bożego również też i urzeczywistniali w życiu. Jetzt möchte ich eine Frage stellen. I teraz chciałbym postawić pytanie. Was würdet ihr denken, wenn jetzt jemand aus Ägypten gekommen wäre und einen Israeliten eingeladen hätte, komm doch mal mit zurück nach Ägypten, wir wollen ein Fest feiern. Co byście pomyśleli o kimś takim, który by przybył teraz do Izraela z Egiptu i powiedziałby, chodźcie do mnie do Egiptu, będziemy razem obchodzili święto. Was würdet ihr denken, wenn ein junger Mann aus Israel zu seinen Eltern gesagt hätte, ich gehe mal zurück nach Ägypten, weil ich möchte mir gerne dort eine Frau suchen. Co byście pomyśleli o takim młodym mężczyźnie z Izraela, który by zwrócił się do swoich rodziców z takim żądaniem? Ja idę teraz z powrotem do Egiptu, bo stamtąd chcę sobie wziąć żonę. Wenn wir uns das Bild einfach so vorstellen, dass Gott uns zeigt, Israel herausgerettet aus Ägypten. Gdy sobie tak wyobrażamy ten obraz, że Bóg wyrywa swój naród z Egiptu, dann wird uns deutlich, wie absurd ein solcher Gedanke ist. To oczywiście teraz od razu dobitnie to zauważamy, jak absurdalną byłaby taka myśl, jaką przed chwilą w tych pytaniach wyraziłem. Aber genauso möchte Gott, dass auch heute eine Trennung da ist zwischen dem Christen und der Welt. Dokładnie tak samo Bóg chce, aby było oddzielenie pomiędzy chrześcijanami a tym światem. Er hat uns herausgerettet. On nas wyratował. Und er möchte nicht, dass wir wieder zurückkehren in unserem täglichen praktischen Leben. I on nie chce, abyśmy z powrotem tam wracali w naszym codziennym praktycznym życiu. Wir sind nicht von der Welt. Gdyż my nie jesteśmy z tego świata. Wir sind eine neue Schöpfung. My jesteśmy nowym stworzeniem. Wir gehören nicht mehr dazu. My nie należymy do tego świata. Gestern haben wir gesehen, wir haben neues Leben. Wir sind in der Familie Gottes. Wczoraj to oglądaliśmy, że mamy życie nowe i należymy do tej rodziny Bożej. Aber in unserem praktischen Leben können wir uns wieder verbinden mit der Welt. Ale w naszym praktycznym życiu my możemy jeszcze z powrotem połączyć się z tym światem. Und ein Mensch, der Leben aus Gott hat, kann dann niemals glücklich sein. A człowiek, który ma życie z Boga, nigdy nie będzie wtedy szczęśliwy. Hinter dir sei keine Brücke, die zurückführt in die Welt. Za tobą nie ma ani jednego mostu, który by cię doprowadził do świata z powrotem. Ich wünsche, dass wir das mitnehmen. Życzyłbym wszystkim, abyśmy sobie to wzięli do serca. Wie reich wir gemacht sind in dem Herrn Jesus. I pamiętali, jak bardzo zostaliśmy ubogaceni w Panu Jezusie. Gott hat uns alles geschenkt. Bóg nam wszystko podarował. Und Petrus schreibt, er hat uns auch alles geschenkt betreffs des Lebens und der Gottseligkeit. I Piotr pisze o tym, że on nam wszystko podarował, co dotyczy bogobojności i szczęśliwego życia. Er hat uns auch alles geschenkt zu einem Leben zu seiner Ehre. On nam wszystko podarował, co dotyczy życia ku jego czci. Und ein solches Leben wollen wir gerne mit seiner Hilfe zu seiner Verherrlichung und zu unserem eigenen Glück leben. I takim życiem chcielibyśmy też i dla jego chwały i dla naszego własnego szczęścia dalej żyć.